Podczas jednego z wrześniowych spacerów miałem to szczęście spotkać tego właśnie jelenia, i on od razu się wyróżniał. Od razu wiedziałem, że jest inny, ale był inny dlatego, że nie miał na głowie kompletnego poroża. Od razu było widać, że jednej tyki mu brakuje. I jako, że był to wrzesień, no to od razu połączyłem kropki, no bo trwało rykowisko, okres godowy. No, że ten samiec musiał walczyć z innym o względy łań, no gdzie oczywiście pojedynek jest ostatecznością, no ale tutaj musiało najpewniej do niego dojść. No i od razu w mojej głowie zrodził się taki pomysł, żeby. Tego samca nagrać, no bo to nie jest codzienny widok, więc warto taki moment i takiego jelenia zarejestrować. W związku z tym usytuowałem kamerę w tym właśnie miejscu. Ale to nie jest przypadek. Pojawia się tutaj w okresie rykowiska mnóstwo samców. Od młodszych po te starsze, dorodne, piękne i ogromne. I jeden z młodych jeleni od razu zauważył kamerę. Spojrzał się. I po chwili zaczął wąchać, czyli już starał się wyczuć zapach, co to takiego jest. Poczuł mój zapach. No, zapach, który doskonale zna i wie, że nie oznacza niebezpieczeństwa, no bo te zwierzęta naprawdę dobrze mnie znają, w związku z czym. Po prostu e, zaczął zajmować się swoimi sprawami, jakby no już nie patrzył w kierunku kamery. Później przyszedł inny samiec i powtórzył tę czynność, czyli zrobił dokładnie to samo, mimo że jest to inny jeleń. On również zaakceptował ten fakt, że ta kamera jest tutaj i nagrywa codzienne życie jeleni, no i zaczął wykonywać czynności, które są bardzo charakterystyczne, właśnie dla okresu rykowiska. Po chwili ten jeleń odszedł, i wiedziałem, że będą przychodziły kolejne, coraz większe. Więc tutaj też fantastycznie się to złożyło: że zaczynaliśmy od mniejszych poprzez coraz większe, i finalnie pojawił się właśnie ten jeleń, którego tak bardzo chciałem zarejestrować. Zobaczcie, jak pięknie się pokazał przed kamerą. I tutaj dokładnie widać, że brakuje mu jednej tyki, że to poroże nie jest kompletne. Ma jedno po jednej stronie. Po stronie prawej, natomiast po stronie lewej brakuje, jest tylko kawałek, czyli podczas pojedynku po prostu się złamało. Oczywiście jelen nie cierpi, to mu nie, może mu troszeczkę przeszkadzać ta waga po jednej stronie, ale na pewno się do tego przyzwyczai i kiedy będzie na wiosnę zrzucał poroże, no to później wszystko będzie już w porządku. Zresztą zwróćcie uwagę, jakie fantastyczne to było ujęcie. Gdzieś na drugim planie soczysta zieleń, przebija się słońce. na w Pierwszym planie piękny jeleń z jedną tyką i gdzieś pod nim takie błoto, które wręcz się świeciło. Później ten samiec na drugim planie pokazał się załaniami ich młodymi. I ja tutaj ten film przyspieszam, ponieważ on stał tutaj w jednym miejscu, w zasadzie nie robiąc nic spektakularnego przez prawie 15 minut. Więc naprawdę film trwałby zbyt długo, dlatego go przyspieszyłem. Po chwili ten samiec. No jak to samiec w okresie rykowiska zaczął podążać za łaniami, natomiast on później niestety przegrał z innym samcem, który przejął tę grupę łań, no bo miał kompletne poroże, więc ten nie miał z nim szans, natomiast najważniejsze jest to, że ten jeleń żyje, ma się dobrze i oby tak pozostało. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.